for having a new opportunity to stay with you here. Dziękuję Bogu za to, że tę możliwość przepraszam for a bit late. Bardzo przepraszam za spóźnienie. But traffic. Ale to ze względu na duży ruch na drodze. Sometimes I'm very happy to see new faces. Czasem I'm very happy to see new faces. Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę nowe twarze. And sometimes I'm very bit sad to see faces I cannot see again. A czasem jest mi bardzo smutno, dlatego że są twarze, których już nie widzę. So it reminds me, in the moment we have war in Syria. To też przypomina mi, że w tym momencie mamy wojnę w Syrii. If you would go to Syria, you would see a lot of wrecks along the roads. I gdybyście dzisiaj pojechali do Syrii, to zobaczylibyście wrecks. Broken cars, broken lorries. No, zniszczeń w Syrii. So, and that is sometimes what we find also in our Christian life. To jest też i coś, co my możemy niejednokrotnie znaleźć w naszym chrześcijańskim życiu. Our Christian life is like the same what we have in the Old Testament, the going through wilderness. To jest coś takiego, co możemy znaleźć w Biblii, jak droga przez pustynię. I would like to share with you something of that part of the Bible. Teraz chciałbym, byśmy też w tej części Biblii coś otworzyli. In Numbers chapter 20. Czwarta księga Mojżeszowa, 20 rozdział. 20 rozdział od 1 do 14 wiersza. Czwarta Mojżeszowa, 20 rozdział od 1. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam. I tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy... Czwarta Mojżeszowa, 20. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron podeszli przed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę z przedoblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a On pokazał przez nie swoją świętość. Potem wyprawił Mojżesz do 13 wiersza. Thank you. So when we have read that story, I think that I hope that all of you all know this story. Teraz kiedy to przeczytaliśmy, to mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie tę historię. Tak?
it's a bit big problem I have with the living God here. Tutaj jest pewien problem opisany, który what do you think? Through that little reason that he only hit twice the rock, you wouldn't see the land. Który no, mam jak gdyby sobie, kiedy czytam, że Mojżesz tylko to, że uderzył laską. What a strong and God it is. Jaki to jest potężny Bóg. When I grew up as a Christian, I didn't know that story and couldn't understand it. Kiedy wyrastałem jako chrześcijanin, nie rozumiałem tej historii. So it's good to have a little overview over the whole story of Israel in the wilderness. Może dobrze będzie, jeśli będziemy mieć pewnego rodzaju taki no obraz tego, co wtedy miało miejsce w Izraelu. We have seen some people here who are wrecked people in the faith. Verse 3. Mamy tutaj pewnych ludzi, którzy byli bardzo w złym stanie duchowym. What happened with that people? Co się z nimi stało? Remember, pamiętajmy, when you read chapter 19, kiedy czytamy 19 rozdział and 20, i 20, we have a gap of 37 years and a half. Mamy taką lukę 37 lat, 37 i pół. Until chapter 19, you have 2.5 years. The history of Israel. Aż do 19 rozdziału mamy 2.5 years. Dwa i pół roku. So, what happened in the meantime? Więc co wydarzyło się w międzyczasie? You remember the wonderful beginning? Pamiętajmy, jaki był wspaniały początek. The story of the lamb. Ta historia z barankiem. In Egypt. W Egipcie. And the wonderful redemption. Cudowne wybawienie. And where the blood of the lamb God could see. I Bóg spojrzał na ten krew, na drzwi, na oczy jachki, na ramach drzwi. There was no death. I z tego domu nie dotknęła śmierć. When I see the blood. I Bóg powiedział, kiedy ja ujrzę krew. Our God said. Tak nasz Bóg powiedział. So, and they were redeemed through the blood of the lamb. A więc oni byli wybawieni przez krew. And what a joy when you remember that every firstborn in Egypt was killed. Więc jakie to jest cudowne, że każde pierworodne w Egipcie było zabite. But we are still living. A my ciągle żyjemy. What a grace. Cóż to jest za łaska. And when they escaped from the influence of Pharaoh, God, through that wonderful miracle at the Red Sea. When they escaped from the influence of Pharaoh through that miracle at the Red Sea. Kiedy oni zostali w cudowny sposób wybawieni pod wpływu Faraona przez cuda dokonane przez Boga. They stood at the other side at the banks of the Red Sea. What did they there? Kiedy oni stali po drugiej stronie Morza Czerwonego. Singing. To co robili? Śpiewali. The whole army of Pharaoh, the Lord did destroy. Wojsko Faraona, to jest chyba druga Mojżeszowa 15, to jest ta pieśń, że wojsko Faraona zostało pochłonięte. A singing people. Śpiewający lud. Do you remember when you first realized that Jesus Christ died for you? Czy pamiętacie ten pierwszy raz, kiedy usłyszeliście, że Jezus Chrystus umarł za was? He took the sin you did on the cross and paid for you. Kiedy on, że on wziął wasze grzechy i za, wziął on nasze grzechy na krzyż, zapłacił za to. And now you realize also the influence of Satan. He is still there, but he made a total victory also over the power of Satan. On the other side of the Red Sea. A z drugiej strony tego morza wojsko Faraona, które zostało pokonane.
overcome through the cross. A że też chodzi o taki myśl w tym obrazie, czy tym zdarzeniu, że szatan został pokonany przez Chrystusa. And on the other side you could sing and rejoicing of what the Lord did on the cross. I możemy przypomnieć sobie tę radość, którą mamy stojąc pod krzyżem. How long did it last that they were rejoicing people? I jak to długo trwało, że oni się cieszyli? When you read in chapter, in Exodus chapter 15, some verses later. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. They didn't find water. Exodus 15, verse 22. 22 wiersz, druga Mojżeszowa 15:22. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli nic dobry. I w 24 wierszu czytamy, co się wydarzyło. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Were they still rejoicing? Kiedy oni cieszyli się. Were they still singing? Czy oni dalej się cieszyli, czy dalej śpiewali? What happened? Co się wydarzyło? They forgot that Pharaoh and all his army was in the water of the Red Sea. Oni zapomnieli o, czy zapomnieli o tym, że faraon i całe jego wojsko zostało pochłonięte przez morze? They forgot that the blood of the, from the lamb was at the side of this entrance of the door. Czy oni zapomnieli o tym, że ta krew, tą krwią były te ramy, czyli pomazane, krwią baranka? They only saw, I need water. Oni tylko jedno widzieli. Potrzebujemy wody. Jesteśmy spragnieni. And they forgot for only what you can read here. I think it was 3 months only. I to jest, oni zapomnieli to wszystko, co, co się wydarzyło i później tylko to są 3 miesiące z tego, co mówię. And they murmured and murmured against Moses and Aaron. I że oni później, no, ciągle na nowo narzekali na Mojżesza. And Moses tells them a secret. Moses tells them a secret. I Mojżesz powiedział im, czy zdradził im tajemnicę. 16:8 of the Lord. 16 rozdział drugiej Mojżeszowej. Not against me, it is against the Lord himself. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, 8 wiersz. Tajemnica, którą zdradził Mojżesz. I rzekł Mojżesz dalej. Gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko Niemu. To czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. And they felt hungry. God gave them man. Kiedy when they felt hungry, God gave them man from heaven. Kiedy oni byli głodni, Bóg dał im człowieka z nieba. But wonderful miracles. Cudowne wydarzenia. Did it stop the murmuring against Moses and the Lord? Did it stop the murmuring against Moses and the Lord? Czy to powstrzymało to narzekanie na Mojżesza? Czy te cudowne wydarzenia powstrzymały ich od narzekania? No, it didn't. Niestety nie. Once again they felt thirsty. Oni znowu byli spragnieni. And the Lord said, okay, I will show you a way. I Bóg mówi, dobrze, wskażę wam drogę. And he ordered Moses and said, take the staff and beat the rock. I powiedział do Mojżesza, weź tę laskę i uderz skałę. And the Lord brought wonderful water. I Bóg sprawił, że wytryśnęła woda. When you read the New Testament, you will see what means this rock in the life of the people of God.
Jeśli czytamy Nowy Testament, to zauważamy, co ta kała oznacza. Oznacza ona Pana Jezusa. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz. The rock was the Christ. Tą skałą był Chrystus. So they went on and they went on and the whole then they started Moses gave the order to build the tent that the Lord had in his heart to live amongst his people. A więc oni szli i szli i Bóg to miał w sercu i nakazał Mojżeszowi sporządzić namiot, aby Bóg zamieszkał pomiędzy nimi. The Lord started that to show how man can come in contact with him through the book of Leviticus. I w trzecie Mojżeszowej właśnie o tym czytamy, w jaki sposób Bóg chciał utrzymywać, nawiązać ten kontakt z człowiekiem. And then once again, they murmured against Moses. You can that means it is a continuing from the Exodus to Numeri now in the fourth book of Moses. I oni niestety trwali, czy kontynuowali to narzekanie na Mojżesza. O tym czytamy właśnie od drugiej do czwartej Mojżeszowej. And in that place, they are also still in the wilderness. I tutaj w tej czwartej Mojżeszowej oni ciągle są na pustyni. Some people had in their heart and said, maybe it is not true, but God is saying. W niektórych, czy w sercach niektórych ludzi powstało, czy to rzeczywiście prawda, co Bóg powiedział? About the promised land. O tej obiecanej ziemi. Is it all really true what God is saying? Czy to już w ogóle jest wszystko prawda, co Bóg mówi? Do you believe that? Czy my, czy wy w to wierzycie? Your sins forgiven. Wasze grzechy są odpuszczone. To be with Christ in heaven forever. Abyście byli na wieki razem z Chrystusem w niebie. Is it really yours that you really are convinced about that? Czy wzięliście tę prawdę dla siebie? Czy jesteście o tym w zupełności przekonani? I want to see that. I want to see that. Chciałbym to widzieć. So that is a Jew. The Jew want to see. A Christian has to believe. Bóg chciałby... Then he needs proof. Jew. He needs proof. The Jew needs proof. Yes. Signs. Oczekuje, czy żąda znaków tego, żeby uwierzyć. But blessed is the Lord who doesn't see but believe. Ale błogosławiony jest ten, który nie widział, a uwierzył. But the Lord comes to that people who are in that situation. He comes alongside to help them. Ale mimo to wszystko Bóg wychodzi naprzeciw tym ludziom, którzy są w takim stanie, żeby zaspokoić to pragnienie. He chooses from each tribe one to look the land of Canaan. I z każdego plemienia wybiera po jednym, żeby zbadać tę ziemię obiecaną. And to show the people who is still waiting there, is it true what God is saying? Żeby udowodnić, czy pokazać tym ludziom, którzy tam zostali, czekają na to, że to naprawdę jest, czy to jest prawda, co Bóg mówi. Because in Egypt he has promised, I will lead you to a country, a land where flows milk and honey. Ponieważ Bóg obiecał jeszcze w Egipcie, że oni posiądą ziemię płynącą mlekiem i miodem. So they came into that land. A więc oni doszli do tej ziemi. What did they see? I co zobaczyli? 12. Tych 12, tych szpiegów, czy zwiadowców. Said, okay, let's look what is here in chapter 13. W czwartej Mojżeszowej. 13 in Numbers 13, verse 27. Czwarta Mojżeszowa, 14 rozdział, wiersz 7. I rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Tak. Only 27. When you would end here, all would be well. Jeśli oni tam wejdą, wszystko będzie dobrze. But they continue. Ale oni kontynuują. Yeah, and they only see problems. I oni tam widzą tylko problemy. Please continue. Okay. In 28 and 29.
13 rozdział, 28 wiersz. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negev, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Now they are about 2 years there in the wilderness. A więc są w tym momencie akurat około 2 lata na pustyni. They have seen a lot of proofs that God, what He promised, He will do. I widzieli wielokrotnie, że Bóg spełnia swoje obietnice, że czyni to, co obiecał. He brought them water from a rock. On sprawił, że woda wytrysnęła ze skały. Each day He brought them manna. Każdego dnia zsyłał im mannę na cały dzień. And also for the weekend. I także na Sabbath. Na Sabbat. So everything was complete. Wszystko było dobrze zaplanowane, wykonane, spokojone. Why they had doubts? Skąd powstały, czy powstawały te wątpliwości? They saw the enemies. Z powodu wrogów. They saw the children of Anak. Oni widzieli dzieci Anaka, potomków Anaka. They saw Amalek. Widzieli Amalekitów. We found Amalek in Exodus 17 also in the situation of this rock who was beaten. Znajdujemy Amaleka także w drugiej księdze Mojżeszowej, chapter 17 rozdziale. And their ideas and their thoughts, they're only about these problems. I mieli mnóstwo myśli, wątpliwości właśnie ze względu na tych wrogów. Have we given explanation for our days? I chciałbym zastosować to na nasze czasy. We accept that Jesus is the Savior. Przyjmujemy to, że Jezus jest Zbawicielem. And we accept to say, Bóg jest miłością. I też akceptujemy to, że Bóg jest miłością. But we have problems to say a word on behalf for the Lord. Ale mamy. But he's my Lord. They are ashamed of that. Ale mamy problem z tym, żeby uznać Jezusa jako naszego Pana. Jakby się tego wstydzimy. And I fear for that. Obawiamy się tego. So that is sometimes the problem that we only see the problems and never seen the man or the Son of Man who changes the problems. To znaczy właśnie, że widzimy te problemy i ludzi, którzy je sprawiają. There were 2 men, Caleb and Joshua. I są dwaj ludzie, Caleb i Jozue. Had they any idea of these problems? Czy oni też w ten sposób myśleli o tych przeszkodach? When you continue later and you see how they conquered the land of Israel, Canaan. I kiedy później byśmy to czytali, jak oni zdobywali tę ziemię obiecaną. Caleb had in his heart a special part. To Caleb miał w swoim sercu szczególny dział. I want to have this part where the children of Anak are living. Właśnie jego działem było to miejsce, gdzie synowie Anaka żyli. Big giants. Wielcy olbrzymi. Impossible to conquer. Niemożliwi do pokonania. But with God on your side, you are always plus one. Jeśli, you're always in the leading position. Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to zawsze jak gdyby mamy po jednego więcej. That means you are always in the victory side. Zawsze jesteśmy po zwycięskiej stronie. And he said, and this man said to these other people, let us go there, take and conquer it. Verse 13. Caleb, yes. I ci dwaj uspokajali lud, 13 rozdział 30 wiersz, 4 Mojżeszowej. Caleb uspokajał lud,
Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Whom did they believe? Komu oni ufali? The two who were really right and had God on their side. Czy tym dwóm, którzy mieli rację i byli po właściwej stronie? Or the ten who were not right. Czy też tym dziesięciu, którzy nie byli, którzy nie mieli racji? When we have a democratic vote, it is clear the ten are right. Jeśli w demokracji, to no zawsze tak jest, że tych dziesięciu przegłosowuje, no i po prostu jest ich racja. And we have learned, we grow up in the school, and to learn 51% is always the truth. I to tego uczymy się w szkole, że tam, gdzie jest te 51% przewagi, no to oni zawsze mają rację. But it's not true. Ale to nieprawda. I come from a country. Pochodzę z kraju. And come from a city. I to z miasta. 75 years ago, all shouted loud. Salvation. 70, około 75 lat temu wszyscy krzyczeli. Salvation. Salvation in man, in Adolf, the last. Zbawienie przez jednego człowieka. Chodzi o Adolfa Hitlera. And when all shout loud, salvation in one man. Kiedy wszyscy głośno krzyczeli, zbawienie w tym jednym człowieku. Then it isn't true. Ale jednak to nie jest prawda. That's what we can learn from the Bible. To jest coś, czego możemy też nauczyć się z Biblii. If there's one person who is really true. Jest jeden, który jest prawdziwie godny zaufania. Jezus Chrystus mówi: jestem prawda. Tak? Okay. And that is what we never should forget. To jest coś, czego nigdy nie powinniśmy zapomnieć. And that's what we also learn here from that part. To jest też coś, czego uczymy się z tego fragmentu pisma. They didn't honor the Lord and believed him. Oni nie uczcili Boga i nie uwierzyli mu. And in 2 Corinthians 10 we can read. I w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział. From the majority of them, he had no well-pleasing in his heart. God. Bóg w większości z nich nie miał upodobania. And for that reason, he said, the whole people of Israel, who are still living here now, from 20 on to my age and more older than we are, or the oldest one here, I don't know. Everyone has to die in the wilderness. From 20 on, yeah. Upward to... Yeah. To A więc z powodu ich niewiary i nieposłuszeństwa wszyscy od 20 lat wzwyż mieli umrzeć. So, and from that time they have to die all. Except from 20 and younger. Who is 20 and younger here? Kto ma 20 lat albo mniej? Okay, thanks a lot. Oh, please. Come on. Don't be ashamed of that. Maybe when you come in my old age, you will say, I would give something for it to become 20. Kiedy będziecie w moim wieku, to byście powiedzieli, wiele bym dał, żeby znowu mieć 20. So it is. A więc przeżyli tylko ci, którzy mieli 20 lub mniej. Wszyscy inni umarli. All had to die, except Caleb. I wszyscy ci starsi umarli, za wyjątkiem Jozuego i Kaleba. Because they honored the Lord. Ponieważ oni uczcili Boga. To believe him. Wierząc mu. So, 40 years the Lord said, because these were the days they conquered the land and they looked for what is going on in the land. For that reason he said, you have to go this whole journey for 40 years, because each day, one year. Yes, chapter 14, verse 35. I z powodu tego nieposłuszeństwa oni mieli iść jakby za każdy jeden dzień, jeden rok, a więc 40 lat. So, and that's, we have to remind when we have this story of chapter 20. I to powinniśmy mieć w naszych myślach, kiedy... Feel that in mind, because... Kiedy czytamy ten 20 rozdział Czwartej Mojżeszowej. Generation grow up. Kiedy to nowe pokolenie już urosło. Will they be better? I czy oni są lepsi? More consecrated for the things of God? Czy są bardziej poświęceni rzeczom Bożym? Remember what they did from the beginning? Czy pamiętacie, co oni uczynili na początku?
They murmured against Moses and against Aaron. Oni narzekali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. They did it, I think so, for a lot of instances. Myślę, że w wielu miejscach. I think once the Lord once said, you have 10 times 14:22. 14 rozdział 4 Mojżeszowej, 20. 14:22. Yeah, 10 times this. Definitely, yes, that word. 14 rozdział, 22 wiersz. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Sometimes when you hear some of the problems amongst the saints of God, you think, okay, another generation. When the younger ones grow up, they will do it better. Czasem, kiedy słuchamy o, słyszymy o problemach pomiędzy wierzącymi, to myślimy, że to następne pokolenie będzie lepsze. And ale niestety nie. Here we are in the wilderness, in the first month. And I have your remark that means in the 40th year. What happened in the meantime? In the 20. Yeah. When you read the first verse, they are in the wilderness of sin in the first month. That means in the 40th year. Oni byli w pierwszym miesiącu, to znaczy to był 40 rok. And a lot of things happened. What happened? Mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Co się wydarzyło? You can read that in chapter 34. I only want to show that for you and so not to say tak, that. Po prostu jakby nakreślić, przypomnieć. In verse, you see, chapter 33, sorry. 33. There you will see a lot of names. 33, verse 36, 37, and that in the end of 36. I 33 rozdział 4 Mojżeszowej. 33, verse 36 at the end. I tu jest na końcu napisane. I rozłożyli się obozem na pustyni Syn, to jest Kadesz. Yes, that's the way, that's the place we are now. To jest to miejsce, o którym when, teraz czytamy. When you read chapter 33, you will see a lot of names they are never mentioned in the Bible, only in that place. Jeśli czytamy ten 33 rozdział 4 Mojżeszowej, to możemy znaleźć długą listę imion, których nigdzie później już nie czytamy. These names, they have names. You remember? God, when there were places, God gave them names in His Word. You remember? When Abraham built an altar, he gave him a name. Yahweh Yireh, the Lord will see. Kiedy Bóg uczynił ołtarz, przepraszam, kiedy Abraham uczynił ołtarz, to nadał mu imię. When Jacob went off from God, there was a place, and he called this place, oh, it's an awful place, I called it Beth-El, house of God. I też i to miejsce, gdzie Bóg przemówił, czy no Bóg przemówił do Jakuba, on nazwał Betel. But each place has a story. I każde z tych miejsc ma swoją historię. Like your and my life. Tak jak twoje i moje życie. Maybe there are stories who are not so fine for us. Są zapewne też historie, które nie są dla nas miłe. Only. Ciężkie. Czy because we made wrong things. Ponieważ uczyniliśmy złe rzeczy. But the Lord gave his people this long, long journey for what reason? A więc Bóg dał dla tych ludzi taką długą podróż. W jakim celu? To realize what is in your heart. A żeby zdać sobie sprawę, co jest w ich sercach. And what is in my heart. I co jest w moim sercu. You remember when we started with joy and singing? A więc, kiedy przypomnimy sobie, że zaczęliśmy nasze życie z Bogiem, z śpiewem, z radością. And sometimes there are situations we forget singing. A czasem są sytuacje, kiedy zapominamy śpiewać. Or we come in situations like Peter, I don't know this man.
Albo dochodzimy do takiego punktu, jak Piotr, apostoł Piotr doszedł, kiedy powiedział, nie znam tego człowieka. And then the Lord gives the name, a special name for that place where we did it. I Bóg nadaje specjalne imię dla tego miejsca, kiedy, gdzie to uczyniliśmy. And that is what we find in chapter 33. I to jest to, co znajdujemy w 33 rozdziale. And there are not a lot of names never mentioned in any other place. Tam jest mnóstwo imion, gdzie, których nigdzie indziej nie znajdziemy. And so you know, I also know a lot of places where only the Lord and me knows what happens. I też jest mnóstwo takich miejsc, o których wie tylko Pan i ja. But sometimes something goes wrong in your and my life. Ale czasem coś idzie źle w moim lub Twoim życiu. Sin comes in. I grzech wchodzi, przepraszam. Unclean thoughts. Nieczyste myśli. Or something like to want to have this, what he has or she has. Albo myśli o tym, żeby coś przypłaszczyć, czy ukraść. And we have to confess that. I my musimy to wyznać. Or we will go on in a bad way. Że no, to wszystko, że źle uczyniliśmy. And this situation we have now in chapter 20. To mamy opisane właśnie w tym 20 rozdziale. We remember we had a man before us, Moses. He was a leader of his people. It's a wonderful picture of Christ. Mamy przed sobą wspaniałego człowieka, który jest też obrazem Chrystusa. Because he was so soft-minded, that's soft. What the Lord says about Moses is he is so modest, yeah, man, or meek, that was a very meek above every other man, this man Moses. Chodzi o, remember that. Zdanie z 12 rozdziału, trzeci wiersz tej księgi. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Because also the meekest man can sometimes do things he should never do. Ponieważ nawet najbardziej skromni ludzie mogą uczynić rzeczy złe, których kiedy indziej by nigdy nie uczynili. And you cannot say, because Harold has done it, I also can do that. Or Zbyszek has done it, so I also can do that. Więc ktoś może powiedzieć, skoro on to uczynił, no to my też możemy. Albo skoro Zbyszek to zrobił, to my też możemy to zrobić. Sister, so what so? A więc jeśli jakaś siostra to zrobiła, no to też możemy to zrobić. We have to ask, Lord, what is your will? Ale powinniśmy spytać, Panie, co jest Twoją wolą. And they stopped for that for a long time. All the new generation failed in that. I widzimy, once again. They stopped in asking the Lord, and they failed in a lot of things. And they murmured against Moses, and they said, once again, there is no water. A więc oni po prostu nie pytali się Pana, tylko byli źli na Mojżesza i chcieli bić. And they gathered together. For what purpose? Against Moses and against Aaron. I po prostu się jakby zebrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. And they say, if we had the same situation as our brothers have who died in the wilderness, we had a better part of life. But now we are thirsty and we are nearly to death in first three. I mówili, że gdybyśmy umarli, kiedy ci, którzy zostali osądzeni przez Boga, razem z nimi, to by było najlepsze dla nas. So and you remember, Moses was a very meek man. A więc Mojżesz był bardzo skromnym człowiekiem. And you hear that for years. The murmuring of the people. I on prowadził ten lud przez wiele lat. In one situation he said, Lord, please cleanse me out of your book, but let them live. I w pewnym momencie on nawet powiedział, Boże, wymasz moje imię z tej księgi życia, aby ich zachować. And why did you bring the congregation of the Lord in the wilderness that we should die here? I oni zadali pytanie, dlaczego przywieźliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli? Why brought you us from Egypt that we should to bring us in this evil place? Do you remember? Po co w ogóle wyprowadziliście nas z Egiptu na takie straszne miejsce? In another place, the other
also from Israel says, we come from Egypt, the place where is honey and milk. They forgot it all. Oni po prostu zapomnieli o tej obietnicy Boga, że wprowadzi ich do tej ziemi płynącą, płynącej mlekiem i miodem. They forgot Pharaoh, the prince of this Egypt. Oni zapomnieli o Faraonie. They forgot that they were slaves. Oni zapomnieli, że byli tam niewolnikami. Beaten when that not working. Że byli bici za to, za ociąganie się w pracy. They glorified Egypt. Oni tutaj chwalili Egipt. And now we should die in this evil place. I teraz powinniśmy umrzeć w tym strasznym miejscu, oni mówią. There's no place of seeds, or figs, or wines, or pomegranates. No właśnie, tu jest to powiedzieć, tu jest w tym piątym wierszu powiedziane, że narzekali na to, że tu nie ma ani zboża, ani fig, ani winorośli. I have in my Bible for years, 20 years, a little poem. Mam taki wiersz w mojej Biblii od 20 lat. There is a brother who says, this church is dead, said Brother Brown. Yes, in Paul's book, please. Spróbuję tak przetłumaczyć. Ten kościół jest martwy, powiedział brat Brown. To prawda, powiedział plotkarz, czy też plotka, bo takie jego imię jest. O tak, rzeczywiście to rozwali się, czy też idzie na coraz gorsze. Wszystko się skończy. Nie wiem, czy tłumaczyć inne imię tego brata, innego. To jest taki obrazowy język. Idźmy tam, gdzie jest więcej ludzi, powiedziała siostra Ego. Appreciated me. Not anybody. Nobody appreciated me. Że nikt mnie nie docenia. Inny brat mówi, nie wiem dlaczego, że szkółka niedzielna jest taka martwa, a te zgromadzenia takie oschłe. Ale brat wierny usiadł na swoim miejscu. Światło niebios odbiło się na jego twarzy. I ten dobry, wierzący chwalił Boga w swojej modlitwie i pieśni. I dla niego nie było ani jednej rzeczy, która byłaby zła. Nie wiem, czy to jest sensem można odczytać. Czyli inni narzekali, ale ten jeden modlił się, był wierny i nie było problemu. It is not that we should not see problems in the midst of the people of God. Czyli to jest nie jest tak, że w ogóle nie powinniśmy widzieć problemów, które są pomiędzy wierzącymi. But our few should not see the things of my neighbor. My few should not be the situation of my neighbor, but my Lord in heaven. Ale ten mój wzrok nie powinien widzieć tylko tych problemów, ale mego Boga w niebie. So they reminded the one they say in the wilderness there is no fig trees, wine and so on, no water to drink. A więc jeszcze raz ten piąty wiersz, że właśnie narzekali z tego powodu, czego tam nie było. And they forgot that they are not at the end of the wilderness. Ale zapomnieli o tym, że to nie był kres ich podróży. And the Lord had promised to bring them there. A że Bóg jednak obiecał, że ich tam wprowadzi. And maybe Moses said, oh, how often did I try to persuade them in that day that they believe God? How often did I try to persuade, to convince them that they should believe God? Starałem się przekonać, czy też budzić ich wiarę, przekonać ich, że Bóg mówi prawdę. And maybe became more and more angry about the people of Israel. I może on też się był coraz bardziej zły na nich. And the Lord, and they came in the presence of the Lord, and the glory of God shone in the clouds.
I kiedy oni stanęli przed obliczem Pana i ten obłok, szósty wiersz, i ten obłok się ukazał, And the Lord said to Moses, take the rod, gather the assembly together, you and Aaron. I powiedział Bóg, szósty wiersz, zgromadź całe zgromadzenie, ty i Aaron. And speak to the rock. I przemówcie do skały. What stick? What rod? What is it? Weź laskę. Co to jest inaczej? Co to jest laska? It is clear that was the one who brought forth sprossen in English. Very, very different word. The rod who brought forth blossoms. Aha, to jest laska, która zakwitła. And it was in the sanctuary. I ona była And according to Hebrew 9, it was in the ark. I ona była w skrzyni, według tego, co czytamy w Hebrajczyku 9. Take that. Weź właśnie tę laskę. And it was the rod of Aaron. To była laska Aarona. Of the high priest. Najwyższego kapłana. Speak to the rock. Przemówcie do skały. Because the rock was once laid forever. Ponieważ ta laska była once forever. Only once. Była tylko jedyna w swoim rodzaju. In Exodus chapter 17. I to czytamy w drugiej Mojżeszowej 17 rozdziale. Now you should speak to that. A teraz powinniście przemówić do skały. So remember, Moses was a bit angry. I tu pamiętacie, Mojżesz był trochę zły. And he took the rod from the presence of God or from the sanctuary. Wziął tę laskę z przedoblicza Pana. Verse 11, lift up his hands and with the rod he smote the rock twice. I uderzył tą laską dwukrotnie. And water came. A lot of water. I mnóstwo wody wypłynęło. His own rod, yes? Yes, and with his rod. He smote, right? I uderzył swoją laską o skałę. First, he had to take the rod from the high priest. On miał wziąć tę laskę od najwyższego kapłana. Speak to the rock. I przemówić do skały. Then he took his rock. I wtedy on wziął swoją laskę. And smote the rock. I uderzył skałę. And the Lord spake to Moses and Aaron, because you believed me not. I wtedy Bóg powiedział, ponieważ nie zaufaliście, czy nie uwierzyliście mi. When there is sin in the congregation of Israel. Kiedy pojawił się grzech w zgromadzeniu Izraela. One offer is made that is the offer of the Lord Jesus Christ. One offer is laid that is the offer of the Lord Jesus Christ. Jest jedna ofiara złożona, jedyna to jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa. So when God now deals with the sin of his people, teraz kiedy Bóg zajmuje się grzechem swego ludu, he deals as a high priest. On zajmuje się jako najwyższy kapłan. This offer is laid once for all time. I ta ofiara jest złożona raz na wieki, na wszystkie czasy. So we need the help of our high priest. A więc potrzebujemy pomocy naszego najwyższego kapłana. When we go to Hebrew chapter 4, jeśli dojdziemy, czy zwrócimy się do Hebrajczyków, czwarty rozdział, we have a great high priest in the heavens, Jesus the Son of God. To mamy Jezusa Chrystusa. He has sympathy for our weakness in 14 and 15. 14-15 wiersz 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, że mamy wielkiego arcykapłana w niebie, gdzie jest tam dana. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. For every situation, the Lord has an answer for our needs. Na każdą sprawę, sytuację naszego życia,
nasz Pan i jest odpowiedzią. When we start in the wilderness, we have the lamb kiedy, slain for us. The lamb. When we start in the wilderness, we have the lamb slain for us. Kiedy rozpoczynamy naszą podróż przez pustynię, to mamy baranka, który został za nas złożony. And we have the rock once slain forever. I mamy tę skałę uderzoną raz na zawsze. And from this rock there came water. I z tej skały wypłynęła woda. That is one sign of the Spirit of God. To jest jakby jedna strona, którą Duch Boży. Who will dwell in everyone who believes the gospel. Will dwell in everybody who believes the gospel. Duch Święty zamieszka w każdym, który wierzy w Ewangelii. How can I know that I have the Spirit of God? Skąd mogę wiedzieć, że mam Ducha Bożego? You know. Wiecie? Are you child of God? How can I know that? Skąd możesz wiedzieć, że jesteś dzieckiem Bożym? Romans chapter 8 is a very simple proof. Bardzo prostym sprawdzianem jest Rzymian 8 rozdział. His Spirit gives witness of our spirit that we are children of God. Że Jego Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I can say, thank you, Lord. Mogę powiedzieć, dzięki Ci, Panie. You died for me. Że umarłeś za mnie. Now I'm a child of God. I teraz jestem dzieckiem Bożym. It's so easy. To jest takie proste. But I know a lot of people who are shy to say, thank you, Lord. Znam mnóstwo ludzi, którzy boją się powiedzieć dzięki Ci, Panie. That you did all for me. Że Ty uczyniłeś wszystko dla mnie. The water flows abundantly, without measure. Ta woda wypłynęła oficie. And also in this situation, thought Moses didn't honor the Lord. I z powodu tej sytuacji, gdzie Mojżesz nie uczcił Boga, water did flow abundantly. Przecież mimo tej sytuacji jednak woda wypłynęła. Without measure. Bez miary. But when here is another situation. Ale tu jest inna sytuacja. When we have sins as children of God. Kiedy my jako dzieci Boże grzeszymy. Then this is not a normal thing. To nie jest normalna rzecz. It's not so you say, okay, that's better, belongs to everybody, so go on. Nie można powiedzieć, że no cóż, to zdarza się dla każdego, no trudno. God, we have a German proverb, God closes one eye, it doesn't matter. To jest coś, co po niemiecku mówimy, że Bóg przymyka oko. Sin is all, every time, bad and evil. Grzech zawsze jest no, okropny, zły. And we have three very big enemies in our lives. I mamy three. Czyli mamy trzech wielkich, głównych wrogów w naszym życiu. One we have seen in Egypt. Jednego widzieliśmy w Egipcie. Pharaoh. Faraona. It's an image of a picture of devil. Of to jest obraz diabła. Then we have another enemy. That is the world in their belief. Innym jest świat, w tym, w którym żyjemy. That is Egypt. To same. Egipt. And there, the prince of this world is Satan. Bo księciem tego świata jest Satan. And this enemy is sometimes very glamorous. I ten and shines bright. I ten wróg and smiles. Wielokrotnie uśmiecha się i wygląda bardzo kusząco, czy zachęcająco, atrakcyjnie. Dangerous. I to jest bardzo niebezpieczne. And the third enemy. I tym trzecim wrogiem jest. The other two can always have in something in my heart to connect it to evil things. That is what the Bible calls flesh. To jest to, co Biblia nazywa ciałem, czyli to ciało jak gdyby odpowiada na te pokusy ze strony szatana czy świata. And this in the eyes of God should be dead. W oczach Bożych to jest umarłe, to powinno być umarłe. But sometimes we are very living in our flesh. Ale częstokroć jesteśmy bardzo żywi w naszym ciele. Also the best. Like Moses. Nawet ci najlepsi, jak Mojżesz. So, a good counselor. Dobra rada. Barnabas gave to the saints in Antiochia.
I tej rady udzielił Barnabasz, święty w Antiochii. Always near with the Lord. Zawsze blisko z Panem. And it saves us a lot of trouble. I to zachowa nas od mnóstwa problemów. Or that we come to wrecks like many people who started Christian. Albo staniemy się rozbitkami, tak jak wielu ludzi, którzy rozpoczęli życie z Bogiem. He is worthy that we should follow him with a whole heart. On jest wart tego, abyśmy szli za nim całego serca. Braci i sióstr, którzy razem z nami zgromadzają się w Berlinie, Berlin Charlottenburg. And then I had forgotten to say something. I was in my mind in the car. Sorry. I zapomniałem powiedzieć o czymś, co akurat miałem na myśli jadąc samochodem. When we read Old Testament, kiedy czytamy Stary Testament, we are in a picture book of the Bible. To jest księga obrazu. When we go through the wilderness, kiedy idziemy przez pustynię, we come from Egypt, idziemy z Egiptu, and we go to Canaan, idziemy do Kanaanu, then or we could say, okay, we once were in Egypt, now we are in the wilderness, and we wait for the heaven. A więc tak myślimy, byliśmy w Egipcie, teraz jesteśmy na pustyni, a potem wejdziemy do nieba. But as a Christian, we are still in the world, that means in Egypt, spiritually. Ale w duchowym znaczeniu my jesteśmy ciągle w Egipcie. And we live in an area where Satan is the prince of this world. I żyjemy w miejscu, gdzie szatan ciągle jest księciem tego miejsca. And he wants to destroy the children of God. I on chce zniszczyć dzieci Bożych. And he wants to destroy our Christian path. I on chce on chce też zniszczyć naszą chrześcijańską drogę. So we are still in the wilderness. A ciągle jesteśmy na pustyni. That means nothing can quench my heart and give me joy. To znaczy, że the longing of my heart can quench the longing of the heart. Że jest tak wiele rzeczy, które chcą zagasić radość w moim sercu. That's a theory. To jest teoria. I know how very easy we forget that we don't belong to this world, that we are in the wilderness, and that we have nothing to look for here. I wiem, że tak łatwo jest o tym zapomnieć, że my nie należymy do tego świata, że żyjemy na pustyni. That means in the world of the New Testament, if you are dead with Christ, językiem Nowego Testamentu to oznacza, jeśli jesteście umarli z Chrystusem, where Christ is sitting at the right hand. Tego co kurze szukajcie tam, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Second Colossians chapter 3. To jest do Kolosan trzeci rozdział początek. And we are spiritually also in the heavenlies. I w tym znaczeniu my jesteśmy już w niebie. That means we are spiritually in Canaan. To znaczy, że w duchowym znaczeniu jesteśmy w Kanaanie. Canaan is not the heaven. Kanaan to nie jest niebo. Of course, because one simple reason. Prostego powodu. In Canaan are still enemies. Ponieważ w Kanaanie ciągle byli wrogowie. And the same enemy who want to destroy the people of God in Canaan. Ci sami wrogowie, którzy chcieli zniszczyć lud Boży w Kanaanie. Destroys the people of God in Egypt. To zniszczyli lud Boży w Egipcie. And they are principalities. To są te moce. And their powers. Efezjan 6 rozdziału tam jest określenie, te hierarchie, moce. Our spiritual home should be the heavenly place. Nasz duchowy dom powinien być w niebie. That is the theory. To jest teoria. And I know how very difficult it is to live in that. Ja, ale wiem, jak bardzo trudno jest żyć w taki sposób. We have a song we sing in German. Mamy taką pieśń, którą śpiewamy po niemiecku. That nothing can give me joy. Gangio had a gold on chest, gold and treasures of this heaven. Nothing can rejoice me. Give me joy. Only you, Lord.
To znaczy taka pieśń, która mniej więcej tak mówi, że nic w tym świecie nie jest w stanie dać mi radości taką, jaką Ty mi dajesz, Panie. Sometimes I'm singing that. Czasem to śpiewam. Ask myself if it is. I samego siebie zapytuję, czy to akurat w moim przypadku jest prawdziwe. To powinna być rzeczywistość naszego życia. And the Lord gave us grace for that. I Pan dał nam łaskę dla tej rzeczy. When we reach heaven, kiedy osiągniemy niebo, maybe today, może dziś, tomorrow, jutro, we don't know, nie wiemy, but we should be prepared. Ale powinniśmy być przygotowani. And we will be astonished. I wtedy będziemy zdziwieni. How much grace the Lord has given us. Jak wiele łaski Bóg nam dał. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi
ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim
I po raz kolejny czytamy, i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to
przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, Skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.